Początek Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Druga niedziela Adwentu stoi pod znakiem Jana Chrzciciela, głosu wołającego na pustyni. Czytając dzisiejszy fragment Dobrej Nowiny wraz z przytoczonym w niej fragmentem księgi proroka Izajasza, uświadamiamy sobie, że Jan Chrzciciel był już przewidziany na wiele wieków przed swoim przyjściem na świat. Ale nie tylko on. Każdy z nas był w Bożych planach już w pierwszym momencie stwarzania świata. Każdemu z nas Bóg wyznaczył jakieś zadanie, jakąś misję do spełnienia. Jan był głosem, który wzywał ludzi do nawrócenia. A jakie jest moje zadanie? Jaka jest moja misja życiowa? Czy ja kogoś pociągnąłem do Chrystusa? A może przeciwnie, moja życiowa postawa sprawia, że odwodzę ludzi od Jezusa i Jego Ewangelii. Sensem życia świętego Jana Chrzciciela było ukazać światu Chrystusa, dlatego on sam siebie marginalizował. Odchodził na pustynię, żywił się tym, co znalazł i stawał się jedynie głosem. Jeden z ojców Kościoła zauważył, że głos bez słów staje się jedynie pustym dźwiękiem, który ze sobą nie niesie żadnej treści. To Jezus, który jest Słowem Bożym, nadaje treści życiu Jana Chrzciciela. Czy i ja rozumiem, że tylko Jezus powinien być treścią mojego życia? Czy jestem przekonany do tego, że jedynie w oparciu o Jego naukę warto budować swoje życie, bo tylko w ten sposób będzie ono trwałe, niezniszczalne i wieczne?